No cześć, zrobiłam prezentację o lodach, które mają się kojarzyć z lodami ekipy. Widziałam w internecie, jak ludzie stoją godzinę w kolejce, żeby te lody kupić, następnie biją się nad lodówką w epidemię, także narażają praktycznie własne życie, aby zdobyć zielone lody na patyku ze strzelającym cukrem, które mają markę niejakiego Friza Wiśniewskiego. Wyszłam sobie na kanał Friza Wiśniewskiego, okej, no duży kanał, nie powiem. Jest to prawdopodobnie trzeci w kolejności z największych kanałów w Polsce. No i sobie posłuchałam piosenki z tego kanału i powiem tak, no słabo, słabo goście rapujecie, słabo, teksty słabe, jakieś kupie czy coś, kumpla nazywają karłem i co to ma być, co to za wzorce w ogóle? Ja powiem tak, YouTube jest fajny, nawet rap jest fajny, tak? Ale nie Freeze, Freeze nie jest fajny. Freeze stracił ostatnio prawo jazdy na 3 miesiące znowu. No ciekawe, czy nie stracić kiedyś na zawsze, jak będzie tak żył, jak żyje, to może to się zdarzyć. No chłopak podaje, że urodził się na zwykłym osiedlu, aktualnie jest praktycznie milionerem. Gratuluję sukcesu finansowego. Ale musimy pamiętać, że w ekipie jest niejaki wujek, który jest z roku 85 i być może on bardzo, bardzo dużo tutaj Frizowi doradza o tym i o owym. Także ekipa weszła na giełdę, ma swoją spółkę. Gratuluję pomysłu, ale słuchajcie, przestańcie z tym karłem, z tymi przekleństwami, naprawdę musicie tacy być. Dzieciaki na was patrzą, kupują wasze lody, biją się o nie, powiedzcie tym dzieciakom coś mądrego. Zrobicie przynajmniej jakiś dobry uczynek. Tak, wiem, jestem sztywna, nie umiem się bawić, ale trochę poprawcie styl, naprawdę, dzieci patrzą. Nie wiem, z kim mi się kojarzy Freeze, może z Justinem Bieberem? No trudno mi wymyśleć kogoś, kto ma tak młodą widownię, bo ludzie trochę starsi, powiedzmy starsi niż 18 lat, no tak się nie interesują się takimi tematami. Raczej to są takie tematy dla takiej, wiecie, smarkaterii trochę. Nie wszystkie dzieciaki są głupie, powiem od razu. Są dzieciaki, które są zaskakująco mądre i wiedzą, że takiego Freeza należy tak trochę lekko sobie traktować. Dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam ponownie na mój kanał. Trzymajcie się, cześć!